Dzień dobry, nazywam się Anna Jamroziak-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu powiedzieć o właśnie opublikowanych wytycznych prokuratorii generalnych. Mianowicie, prokuratoria generalna dała wytyczne, które wskazały, że nie tylko są dopuszczalne, ale wręcz niezbędne zmiany w umowach, które były zawierane w ramach zamówień publicznych. Myślę, że jest to fantastyczna informacja, ponieważ jak Państwo na pewno wiecie, waloryzacja jest dopuszczalna w oparciu o klauzule waloryzacyjne, które są w kontraktach. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, bardzo rzadko takie kontrakty istniały. Raczej takie klauzule były pomijane w tego rodzaju umowach. W związku z tym, że inflacja wyniosła w lipcu 15,5%, każdy, kto podpisał taką umowę na 2-3 lata do przodu, wie, jak bardzo zmieniły się warunki ekonomiczne i możliwość wykonania tejże umowy. Więc dzięki tym wytycznym, które właśnie się pokazały, wiemy, że jest już podstawa prawna do tego. Prawna oczywiście tak w cudzysłowie powiedziałabym, bo wciąż czekamy na specustawę, która da już rzeczywistą podstawę prawną do tego, żeby zmieniać umowy. Jest wniosek, który wskazuje na to, żeby chociaż o połowę inflacji były automatycznie podnoszone te wartości, które są w umowach. Niewątpliwie wiecie Państwo, że jeżeli mamy po drugiej stronie zamawiającego, zwracamy się w związku z tym, no, że wzrost cen jest oczywisty, tak? To jest wiedza powszechna, to zamawiający wymagają, aby wykonawcy wykazali w każdej pozycji kosztorysowej, ile wzrosły ceny. No i to jest potwornie pracochłonne i wiąże się po prostu z kosztami, które są po stronie wykonawcy, kolejnymi kosztami wykonania tego kontraktu. Natomiast wydaje się, że dzięki tym wytycznym są już bardzo duże możliwości, żeby nie sądownie, a polubownie była możliwość aneksowania po prostu umów o zamówienia publiczne i w związku z tym uczynienia ich bardziej rynkowymi, bo w tej sytuacji na pewno ciężko jest je zrealizować. Także zachęcam do analizy tychże wytycznych. Jak tylko pojawią się specustawa albo nowe regulacje prawne, które będą dawały takie możliwości przedsiębiorcom, żeby aneksować te umowy, to na pewno będziemy Państwa o tym informować. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia.